Drodzy diecezjanie, serdecznie Was wszystkich witam i pozdrawiam. Cieszę się, że mogę parę słów wypowiedzieć do Was tą drogą. Mój stan zdrowia sprawił, że w całym okresie Wielkiego Postu nie bywałem tak jak do tej pory w wielu miejscach. Ufam, że będzie to znowu możliwe, gdy wrócę do zdrowia, że to posługiwanie pasterskie będzie się mogło odbywać tak jak do tej pory. Dziękuję Wam z całego serca za wsparcie, to duchowe wsparcie modlitwą i okazywane mi i wyrażane w różnej innej formie. Bardzo też tego wsparcia dalej potrzebuję. Myślę, że owocem tej Waszej modlitwy jest nie tylko to, że lekarze rozeznali jasną ścieżkę mojego przywrócenia do zdrowia, ale też jest pokój, Boży pokój we mnie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Przed nami, kochani, najważniejsze, można powiedzieć, dni w takim obchodzie roku liturgicznego. Rozpamiętywania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i potem wielkiego rozradowania się Jego zwycięstwem, Jego zmartwychwstaniem. Chciałbym Was prosić, żebyście przede wszystkim w tych najbliższych dniach mieli więcej niż zwykle czasu dla samego Boga, dla Jezusa. Dobrze będzie, jak bardzo zbliżycie się w tych dniach do krzyża Pana naszego. Trzeba Jezusowi ukrzyżowanemu oddać pokłon, wyrazić i skruchę z powodu grzechów naszych i wdzięczność za to, że oddał nam swoje życie i też oddać hołd, bo przecież jest naszym Panem, Królem i Zbawicielem. Przez te 10-11 dni krzyż przysłonięty był. To celowy zabieg Matki Kościoła, aby właśnie w te dni teraz, gdy będzie odsłonięty, bardziej wyostrzyć wzrok wiary, byśmy nie oglądali krzyża, spoglądali na krzyż tylko tak naszymi oczyma i nie widzieli tylko tego, co widoczne dla oczu. Wiara widzi więcej i do tego Was szczególnie zachęcam, byście przez spojrzenie oczyma wiary w krzyżu, w ukrzyżowanym dostrzegli na nowo i znak miłości Jego ku nam, i znak mądrości Boga, znak także błogosławieństwa Bożego dla nas, a w związku z tym znak niezawodnej nadziei. Niech będzie to czas szerokiego otwarcia drzwi Jezusowi w naszych sercach, domach. Śpieszcie na spotkanie z Jezusem do naszych świątyń. No i zadbajcie o to, by Wigilię Paschalną naprawdę przeżyć to spotkanie Jezusa, wsłuchując się w radosne słowa exultet, a także dokonać takiego mocnego odnowienia przymierza z Jezusem. Wcześniej w Ewangelii, w Wigilii Paschalnej, wybrzmi przekaz Mateuszowy. W tym przekazie usłyszymy słowa orędzia anioła. Przychodzą Maria Magdalena i Maria do grobu. Ma miejsce trzęsienie ziemi, zstępuje anioł z nieba, strażnicy są wylękli, właściwie zamarli, a tenże anioł skieruje do nich jakże ważne słowa, można powiedzieć orędzia niebieskiego do nas ludzi. Wy się nie bójcie, powiada, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom. Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Kiedy sparafrazujemy nieco te słowa, to właściwie otrzymujemy jakże ważne pouczenie, tak, z nieba samego, dla nas, dzisiejszych ludzi, w tych naszych trudnych, różnych uwarunkowaniach. Nie czas tu teraz na omawianie tych czasów i tego, co jest naszym niepokojem. Ale to orędzie weźcie ze sobą. Mówi do nas anioł w imieniu Boga samego. Wy się nie bójcie. Nie bójcie się, bo przecież jest Bóg z nami. I dalej ten anioł daje nam do zrozumienia, dlaczego nie mamy się bać. I kiedy? Przede wszystkim kiedy? Gdy szukamy Jezusa ukrzyżowanego. Bo Jezus ukrzyżowany to nasz Zbawiciel, to dobrodziej całego rodzaju ludzkiego. I od razu po tych słowach anioł wyjawia, dlaczego mamy Jezusa ukrzyżowanego szukać. Bo choć umarł,
powstał z martwych, żyje. Jak pięknie rozwinął myśl w adhortacji Christus Vivit papież Franciszek, żyje, kocha nas i pragnie naszego szczęścia. To jest, można powiedzieć, centrum tego orędzia, które w tych dniach powinno zagościć w naszych sercach. I weźmy z sobą mocno do serca także i to przynaglenie anioła. Idźcie, idźcie, szybko idźcie i mówcie o tym, że zmartwychwstał. Trzeba, byśmy byli w swoim środowisku życia świadkami zmartwychwstałego. I ważna ostatnia jeszcze rzecz w tym orędziu. I kroczcie, nie dajcie się zwieść, wytrwale, pewnie, drogą do Galilei, nie, drogą do nieba. Tą drogą, którą Kościół kroczy, ta wspólnota wierzących w Chrystusa, podążająca do domu Ojca, za Chrystusem, dając się prowadzić Duchowi Świętemu. To są ta zasadnicza treść, którą papież tak pięknie nam wyakcentował, mówiąc o synodalności Kościoła. Kochani, życzę wam, by te nadchodzące dni, a potem święta wielkanocne, były czasem dla was wielkiego przede wszystkim zauroczenia się na nowo miłością Boga, rozradowania się tą miłością. Życzę, by tej radości paschalnej było jak najwięcej w waszych sercach i zagościła w waszych domach, parafiach. Życzę też pokoju zmartwychwstałego. Niech Boży Duch mocą swoją i światłem rozświetla i daje moc kroczenia za Jezusem. Niech też obudzi i ożywi waszą wiarę w Kościół, bo to właśnie Kościół to jest ta wspólnota w drodze do nieba. I cóż, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć i bądźcie naprawdę wierni Jezusowi. Zejdźcie z tych wszystkich ścieżek, które gdzieś po drodze się pojawiły, a oddaliły nas od Niego. Na ten trud najpierw przeżywania Jego męki, rozważania Jego śmierci, a potem radości ze zmartwychwstania. Niech wam Wszechmogący Bóg błogosławi. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Radujmy się. Alleluja.